Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 19, więc z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na spotkanie z jedną z najpotyczniejszych polskich pisarek w naszym kraju. Kobietą, która odważyła się podpalić Łódź i to z naprawdę wielkim impetem. Witamy Katarzynę Bondę po naszych skromnych progach. Dobry wieczór. No właśnie, najpierw Katarzyna Bonda podpaliła Łódź w Lampionach, a teraz całkiem niedawno zrobili to filmowcy. No tworząc... naprawdę, to oni wszystko zrobili, to ja wcale nie. Oj, to nie będzie tak łatwo, nie można tak zganiać na biednych filmowców. Najpierw zrobili to filmowcy, tworząc serial, najpierw oczywiście zrobiła to Katarzyna Bonda, a teraz zrobili to filmowcy, tworząc serial Żywioły Saszy. A kto ma za sobą lekturę Lampionów, wie, że akcja rozgrywała się przede wszystkim w naszym mieście, w Śródmieściu, w starych kamienicach, w manufakturze. I jednym z bohaterów tej książki jest Łódź. Według czytelników, według mnie również, bo czytałam całą tetralogię i również oczywiście Lampiony w tym. Dlaczego ogień to Łódź? Jestem bardzo ciekawa, dlaczego akurat tutaj Łódź jest taka gorąca? No miało być zupełnie inne miejsce akcji, ale przyjechałam do Łodzi na spotkanie autorskie z okularami. Ja wiem, byłam na tym spotkaniu, pamiętam. Jak pani pamięta, to ja wysiadłam na dworcu, wsiadłam do taksówki i jak jechałam do tego Empiku, to bodajże było w Empiku to spotkanie. W Empiku, tak, w manufakturze. I nawet chyba mamy zdjęcie, pamiętam. Tak, mamy zdjęcie. No i ja pamiętam ten moment, dokładnie go pamiętam, bo to się, to znaczy przy każdej książce mam różne przygody i różne rzeczy mi się przydarzają, ale pamiętam, że z nieba, za przeproszeniem, jak jechaliśmy, a po drodze była spalona kamienica, taka całkiem czarna, bodajże Latuwima, już nie pamiętam dokładnie, czy nie przekręcam nazwy ulicy, więc zapytałam pana taksówkarza, co tu się stało. On mi powiedział, że to się zhajcowało tam jakiś czas temu. Potem jedziemy dalej i znowu widzę jakąś kamienicę, która widać ślady pożaru, widać, że jest osmalona. Pan taksówkarz zaczął się ze mnie śmiać, że co mnie tak interesują pożary i ognie, bo jak mnie interesują, no to możemy pojechać na, znowu nie wiem, czy dobrze mówię, na Dąbrówkę, bo tam spaliła się fabryka klejów i lakierów. I jak tam zaczęliśmy jechać, to z nieba zaczęły spadać takie czarne płaty. I to było zupełnie niesamowite. Jak ja wysiadłam z tej taksówki i tak wyciągnęłam rękę, to miałam taką rękę pełną sadzy. I ja uznałam, że to jest znak. Że po prostu to jest absolutnie jakby świat do mnie przemawia. Czy ja jestem sama? Czy ja coś zepsułam? Czy mam opowiadać dowcip, czy o co chodzi, bo nie wiem, co tutaj się stało.
Halo, halo, czy się widzimy? Ja się widzę i panią też widzę. Czy to znaczy, że już jesteśmy? Tak, jesteśmy. Niestety coś mnie tutaj wywaliło zupełnie, ale już chyba jest dobrze. W takim razie może ja zakończyliśmy na tym, jak jechała pani taksówką, tak? Bo ja już dalej nic nie słyszałam, także nie wiem, co tam dalej mówiłyśmy. Mnie chyba spadała sadza, tak jak w Frozen. Moje dziecko w tamtym czasie oglądało tą bajkę, spada śnieg i jest tak magicznie, to w Łodzi spadał czarny śnieg. No to było zupełnie niesamowite. Ja wtedy zdecydowałam, że przenoszę z Podkarpacia, bo na początku na Podkarpaciu miały się rozgrywać ta część ogień, lampiony. No i po prostu przeniosłam akcję do Łodzi. Wtedy jakby absolutnie przyjechałam jeszcze tego samego, całe wakacje dokumentowałam, przyjeżdżałam do Łodzi i rozmawiałam z różnymi osobami, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. No i za każdym razem to było zupełnie niesamowite. Utwierdzałam się, że absolutnie włącznie jakby z taką tradycją podpaleń, przepraszam, że tak powiem, ale łódzką tradycją ognia bym powiedziała. No a poza tym zakochałam się w tym mieście absolutnie. Ja nawet szukałam mieszkania w Łodzi. Chciałam kupić mieszkanie w Łodzi i się przeprowadzić, więc... więc właściwie ja uważam, że lampiony są właściwie głównym bohaterem, to jest Łódź. Nie, tam nie ma żadnych innych postaci. Nie, no jest oczywiście Sasza, która jest główną bohaterką. No, dla mieszkańców Łodzi na pewno tutaj ta cała właśnie płaszczyzna fabularna łódzka jest bardzo istotna, bo Łódź tak naprawdę nie miał żadnego takiego kryminału, gdzie moglibyśmy wypromować nasze miasto. Dzięki nie, lampionom nie, myślę, że... A przecież macie mnóstwo, już teraz nie pamiętam, bardzo wielu moich kolegów, ja się bałam wybierając akcję Łodzi, że wejdę im na podwórko, więc jakby to po prostu chyba jakieś nieporozumienie. Ja myślę, że ja nigdy tak dokładnie nie zdokumentowałam żadnego miejsca akcji i nie wiem, czy to kiedykolwiek powtórzę. Myślę, że teraz to w ogóle jest niemożliwe, dlatego że w czasie pandemii się okazuje dokumentowanie takie szczegółowe, drobiazgowe i właściwie podróżowanie w tej przestrzeni, bo do tego się to sprowadza, żeby też poznawać miejsce zmysłowo, poznawać ludzi, historię, cała masa takich elementów, które no, można je zdobyć tylko i wyłącznie będąc na miejscu. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek to powtórzę, więc bardzo się cieszę, że miałam jedyny raz w życiu okazję napisać powieść kryminalną, która tak mocno jest osadzona w przestrzeni rzeczywistości. A czy można nazwać lampiony kryminałem miejskim? Myślę, że większość moich powieści kryminalnych do tej pory można było tak nazwać. Zresztą ja też uważam, że to jest jeden z ważniejszych elementów powieści kryminalnej dziś. Począwszy od, nie wiem, no to co ja wiem właściwie o Szkocji, bo nigdy tam nie byłam, wiem z kryminałów Jana Rankina, tak, albo Petera Maya, więc jakby o Skandynawach to samo można powiedzieć, ja właśnie nigdy nie byłam na Islandii, tak, albo nie wiem, no większość z nas zna powieści Mankella, Nesbø, że już o Larssonie nie wspomnę i to w jaki sposób oni myślą, jak postrzegają rzeczywistość, czyli ta psychologiczna prawda, to jest raz, ale dwa, no to są te przestrzenie krajoznawcze, nazwijmy tak to ogólnie, więc mi się wydaje, że na pewnym etapie rozwoju powieści kryminalnej to było bardzo ważne dla czytelnika. W tej chwili od tego się odchodzi i teraz o wiele ważniejsze jest napięcie, akcja, te elementy związane z thrillerem wręcz, i nie chcemy już tych podróży, ale był taki moment, że jakby miasto, ta przestrzeń absolutnie, bym powiedziała, miejsca akcji była jedna z ważniejszych. Ja myślę, że też obecnie często występuje taka tendencja, że ten kryminał a thriller, gdzieś ta taka granica się zaciera między tymi gatunkami w powieściach, które są teraz wydawane. Zgodzi się pani z takim stwierdzeniem? No, w ogóle uważam, że bardzo szybki montaż teraz jest, jak to powiedzieć, może nie na topie, to jest takie obraźliwe, ale ja myślę, że to wynika z rzeczywistości, w której my żyjemy, że jakby funkcjonujemy nieustannie w mediach społecznościowych, jakby internet wymusza na nas jakby szybkie reakcje, szybko myślimy, szybko decydujemy, nawet jeżeli jesteśmy w domu, niby się nic nie dzieje, a większość z nas siedzi przed komputerem, siedzi przed telefonem i jakby
atakuje nas ta rzeczywistość informacyjna. To się absolutnie przekłada na naszą percepcję w lekturze. Nawet ci najbardziej wyrafinowani już nudzą się tym, co kiedyś mogli wytrzymać. Więc jakby myślę, że to należy brać pod uwagę i też przyszło do powieści kryminalnej bardzo dużo młodych ludzi, którzy absolutnie zrewolucjonizowali ten gatunek. Ja należę do starych pierdzieli, do dinozaurów. Bez przesady. Więc młodzi ludzie po prostu absolutnie, no, jak ja to nazywam, pokolenie, że Instagram już jest dla nich stary, tak? Jakby wszystkie, TikTok jest czymś, co jest w użyciu, jakby Facebook jest dla nich zamieszkłą przyszłością, to jakieś stare dziadki, które się intelektualnie wyżywają, no tutaj jakby nie, ja absolutnie nie należę do tych dziadków, więc jakby to nie jest tak, że ja kogoś chcę obrazić, natomiast ja mam w domu 14-latkę i jestem absolutnie na bieżąco z tym, co myślą dzieciaki w jej wieku i trochę starsze, tak, nie wiem, 16, 18, 19 i to są zupełnie inne przestrzenie jakby postrzegania rzeczywistości, co absolutnie musi wpływać na literaturę, ponieważ oni też czytają bardzo dużo i to jest zupełnie niesamowite, ponieważ tak jak trzeba było za moich czasów przekonywać do tego, żeby czytać, to albo nie czytają wcale, siedzą z nosem w telefonie, ale jak już się wciągną, to czytają bardzo dużo, bo to jest też takie obsesyjne i myślę, że to jest strasznie fajne, ale też literatura zmienia się, zawsze się zmieniała i będzie się zmieniać, to nie jest tak, że dzisiaj na przykład, no nie wiem, no Noce i dnie, czy Wojna i pokój i te wszystkie dzieła, które kiedyś absolutnie powstawały w zupełnie innych czasach, dziś są, albo nie wiem, no epopeje pisane wierszem, jakby to są rzeczy, do których trzeba dojrzeć. Ja nie mówię, że młodzi ludzie nie wracają do tego, natomiast najpierw na pierwszy ogień idą te rzeczy, o których pani mówi, czyli z elementami thrillera. Ja uważam, że to bardzo fajnie, bo dostarcza te emocje i pozwala nam przeżywać te negatywne emocje, których teraz nam, myślę, nie brakuje w czasie pandemii. Niech to trochę potrwa. No właśnie, ale mówiło się wcześniej, że im spokojniejsze czasy, tym więcej kryminałów się czyta. Więcej kryminałów jest wydawanych, więcej jest czytelników właśnie tego gatunku. Ciekawe, jak będzie teraz, w dobie czasów no, dość niespokojnych. Jaka będzie tendencja? Jak pani sądzi? Znaczy, no, to jest taka wojna, która jest mało, że tak powiem, bardzo mamy dużo szczęścia, że możemy siedzieć w domach naszych, tak? Więc jakby myślę, że ludzie będą czytać. I dla mnie to na przykład jest jedyny sposób na wytchnienie, na jakby pogodzenie się z rzeczywistością. Nie mam na to wpływu, co się dzieje. Nie wiemy, nikt z nas nie wie. Koronawirus atakuje rodzinę i nie wiadomo, kto przechodzi tą chorobę bardzo ciężko, ktoś inny w ogóle nie ma objawów i to się dzieje wszystko w obrębie jednego domu. No to jest zupełnie dla mnie tajemnicze. Ja nie wchodzę tutaj w jakieś medyczne elementy, ale mamy do czynienia z takim wrogiem, który atakuje znienacka, który jest niewidzialny, w związku z tym jakby nie wiemy, jak mamy się tak naprawdę bronić. Nawet jeżeli to się przemieni w jakąś sytuację bardziej bezpieczną, że niby będziemy nad tym panować, to nadal jednak zaleca się ograniczanie kontaktu i siedzenie we własnym domu. Co to oznacza? To oznacza, że jedni sobie dekorują ten dom i znam ludzi, którzy mają segregowane klocki Lego według kolorów, ponieważ już nie wiedzą, co mają robić, jakoś funkcjonować z tymi dzieciakami. No ja na przykład pracuję, czytam, czyli jakby z jednej strony piszę, z drugiej strony czytam, a z trzeciej strony bardzo dużo oglądam. W życiu tyle seriali nie oglądałam. Jakby i dla mnie też serial jest też takim zabieraczem czasu, który mnie przywraca do równowagi i to jest, myślę, też taki wynik tych czasów, tak? Bo wcześniej nam szkoda było tego czasu, woleliśmy iść na rower, do parku, nie wiem, spotkać się ze znajomymi, spędzić ten czas aktywnie, pójść nad rzekę, nad morze, jak ktoś ma blisko, tak? Jakby to są, nie wiem, pojechać w góry, a teraz no, sytuacja jest taka, jaka jest, więc chociaż ja liczę, że wkrótce się to jakoś unormuje, no i wtedy dopiero rzeczywistość się ukształtuje, zobaczymy, co będzie. Ja pisałam w czasach zupełnie innych, kiedy powieść kryminalna była czymś bardzo niepopularnym. Jakby cały czas idę własną ścieżką, nie przejmując się absolutnie tym, co jest właściwe i jaki jest trend i czy dużo thrillera, czy mało thrillera, czy
30% kryminału czy 70%, jakby dla mnie to jest drugorzędna rzecz, dlatego że dla mnie, w mojej opinii, opowieść wyznacza ramy tego gatunku, to znaczy wybieram sobie konkretną sprawę, konkretną opowieść, a czasem to po prostu jest zbrodnia, która się odbywa, albo rodzenie godziwości, tak jak w przypadku tej najnowszej książki, o, to skoro mamy ten okienko, to pokazuję, więc jakby na przykład taka, i to trudno powiedzieć, że to jest historia, która tą formę do tej opowieści, włącznie z całą serią, to jest trylogia przestępcza, czyli jakby od razu wiemy, że głównym bohaterem jest przestępca, a nie detektyw, czyli jakby odwrócenie całkowicie zawartości opowieści kryminalnej, a z drugiej strony jakby intrygę napinam na zupełnie innych elementach i w tej sytuacji detektywem staje się czytelnik. To czytelnik jakby idzie, podąża tropem tego konkretnego złoczyńcy. W przypadku pierwszej części to był morderca, w drugiej miłość czyni dobrym to jest oszust i myślę, że jest tak wiele jeszcze do powiedzenia w opowieści kryminalnej, że naprawdę każdy głos ma znaczenie i wierzę w to, absolutnie wierzę w to, że ludzie zawsze będą czytać powieści kryminalne, że zawsze będzie na nie duża ochota, też z tej przyczyny, że my w ten sposób się czyścimy jako społeczeństwo. To jest taki łącznik dla nas komunikacyjny. Z jednej strony umawiamy się z autorem, że opowiadam ci historię dramatyczną, jest trup, jest dużo niegodziwości, jest zło, o którym chcę ci opowiedzieć, ale tak naprawdę to jest historia, która skończy się dobrze, ponieważ jak zamkniesz książkę, będziesz znał rozwiązanie. Jakby to jest absolutnie, no, to jest taka pierwotna, myślę, terapia nasza społeczna, taka masowa, ponieważ domykamy pewną historię, znamy jej zakończenie. Kiedy pani słucha we wiadomościach, że doszło do jakiejś zbrodni, czy to masowej, czy jakaś matka zabiła dziecko, czy jakiś facet zabił całą swoją rodzinę, czy ktoś zaginął, go poszukują, albo to jest wstrząsająca historia zbrodni zupełnie niezrozumiałej, gdzie nie znamy właściwie motywu, nie wiem, mam trójka nastolatków, zabija rodziców jednego z nich wspólnie, tak jakby i nie znamy zakończenia, to się toczy przez jakiś czas. Media przez jakiś czas, dopóki to jest takie świeże i wstrząsające, i informują nas o tym bestialstwie, ale potem ten temat zanika, zamienia się w jakiś inny temat, który znowu jest jakby, epatuje tymi wszystkimi elementami sensacyjnymi. Może dostaniemy informację o tym, jak wygląda przestrzeń związana z wyrokiem, a może już się pani tego nie dowie. Nie dowie się też pani takich elementów, jak to wyglądało od środka. Nie dowie się pani elementów, które no, były ukryte nawet przed nimi, przed sprawcami, ponieważ większość sprawców nie zdaje sobie sprawy, dlaczego czyni niegodziwości. Na tym to polega, że jakby mają w sobie ten rodzaj pustki, a jeżeli jeszcze dodatkowo są socjopatami, czy mają jakieś inne zaburzenia, to tym bardziej nie przyznają się nawet do tego. W związku z tym tylko opowieść, tylko kryminał pozwala nam wejść głęboko w tą przestrzeń, a jeżeli zrozumiemy, to znaczy, że jesteśmy w stanie przebaczyć. I myślę, że to jest taki rys człowieczeństwa. I tu wchodzimy teraz właśnie w temat tak zwanego researchu pisarskiego. Ja uważam, że to jest jedna z najbardziej takich fascynujących czynności, które dokonuje się podczas pisania książek. Wiem, że u pani najważniejsze jest to właśnie w researchu, to co pani czuje. Więc jestem ciekawa, czy pamięta pani, jakie uczucia pojawiły się podczas pobytu w Łodzi, wtedy kiedy były zbierane informacje, cały research do napisania Lampionów. No pewnie, że pamiętam. To znaczy to jest tak, że zapominam wszystko po napisaniu książki, ale te zmysłowe elementy zostają. To znaczy właściwie nie, tak jak powiedziałam, jakby nie, na początku nie decydowałam o tym, że to Łódź będzie głównym bohaterem, to Łódź mnie uwiodła, tak, jakby pamiętam i to było zupełnie niesamowite, bo za każdym razem, kiedy przyjeżdżałam do Łodzi na dokumentację, bo się umawiałam z konkretnymi ludźmi, albo chciałam zobaczyć konkretne miejsca, albo po prostu ad hoc chciałam, pisałam o Ogrodowej i dowiedziałam się, że tam będzie remont, a musiałam ją zobaczyć, więc musiałam natychmiast jechać, tak, więc jakby i pamiętam, że za każdym razem, to było zupełnie niesamowite, kiedykolwiek przyjeżdżałam do Łodzi, to był jakiś kataklizm. Z tego razu po prostu, ja nie mówię o takich, że oblodzenie, tak, jakby jadę do Łodzi, no niby nie jest daleko od Warszawy, ale jednak to jest kawałek, więc no sprawdza się pogodę, każdy kierowca przygotowuje się tak jakby do wyjazdu. Wiedziałam, że tam dużo będę jeździć, więc
a to oblodzenie, a to śnieg, a to strasznie oberwanie chmury, a któregoś razu przyjeżdżam i wyłączyli prąd. Ja już nie pamiętam, jaka była przyczyna, jakaś obiektywna, ale cała Łódź była ciemna. Po prostu nie było prądu, więc jakby ja nie mogłam w to uwierzyć. Zrobiłam sobie, pamiętam, zdjęcie i napisałam u siebie na swojej stronie, że po prostu nie mogę w to uwierzyć, że jakby historia wyprzedza to, bo ja napisałam taką scenę o wyłączaniu prądu, więc jakby zaplanowałam ją, a tutaj przyjeżdżam i to się w ogóle dzieje, więc jakby za każdym razem to mnie utwierdzało tylko w przekonaniu, że to był dobry wybór. Ja zresztą się kieruję w życiu intuicją i czasem oczywiście płacę za to, bo jakby zamiast rozumu to intuicja, co nie zawsze człowiek wychodzi, czasem musi pokonywać różne trudności. Natomiast jakby ta intuicja w większości przypadków na tyle mnie nie sprowadza na manowce, że ja zawsze potrafię z tego wyjść. Wiem, że to ma sens, tak? Więc jakby ja się w głębi duszy cieszyłam, tak? Jakby cieszyłam się bardzo. Dla mnie podróż taka, bym powiedziała, po Łodzi, po takiej przestrzeni, zwiedzanie jej, w ogóle Łódź jest w ogóle wspaniała, zupełnie ja uważam, że to jest najbardziej chyba europejskie miasto w Polsce, jakie w ogóle istnieje, tak, jakby to jest taki nasz Paryż, tak, ci, którzy żyją, byli, mieszkają albo bywają w Paryżu, na pewno przyznają mi rację, jakby jest też brudny momentami, tak, jest też piękny, olśniewający, jest niesamowity, jest pełen kontrastów, tak, więc jakby ta Łódź, która z jednej strony te kamienice, które są wspaniale odremontowane, obok te komunalne, gdzie nawet nie ma ogrzewania i nie da się tych ludzi stamtąd jakoś zamienić im mieszkań, bo tam są przyczyny takie formalne. Tutaj z kolei bloki takie z czasów komuny, tu z kolei nowoczesny wieżowiec i mega nowoczesne, absolutnie jakieś niesamowite inwestycje, które zapierają dech w piersiach, no po prostu wspaniałe. Dla mnie to było po prostu miejsce, gdzie ja mogę, bardzo rozwijające, dlatego że jakby każda dokumentacja, każda praca nad książką, znaczy to jest moja opinia, powinna mnie ubogacać, tak? Czyli jakby powinna mnie wrzucać w taką całkowicie nową przestrzeń, bo ja też chcę mieć z tego radość, tak? Jakby ja piszę książki po to, żeby sama mieć radość, jakby uważam, że tak należy żyć, nie jest w tym nic złego. Jeżeli ja czuję, że to mnie nie sprawia frajdy, że to mnie nudzi, to odpuszczam to. To znaczy, że absolutnie to nie jest, to nie zaciekawi czytelnika, bo skoro ja się nudzę, to będę wypełniać tylko punkt po punkcie te wszystkie zaplanowane elementy, to nie ma sensu, więc bardzo się cieszyłam. To było zupełnie niesamowite, kiedy Łódź otwierała przede mną te swoje podwoje i zresztą też niesamowici ludzie, ja nie pamiętam, myślę, że dlatego tak dużo jest Łodzi w Lampionach i dlatego niektórym to się nie podoba. Bardzo wiele osób traktuje jakby kryminał ortodoksyjnie i głównym jakby ich zarzutem jest to, że na przykład za dużo jest Łodzi. A ja wiedziałam, że byłam na takim etapie życia i mojej kariery, że mogę sobie pozwolić na taki eksperyment literacki, bo uważam, że pisarz powinien czynić takie rzeczy, że powinien sam ze sobą jakby się mierzyć, że to nie chodzi o tworzenie produktu, chociaż oczywiście ktoś może powiedzieć, że ja tworzę produkty, absolutnie jakby to jest rzemieślnicza robota, natomiast staram się w każdy z tych produktów włożyć moje serce. Jak wychodzi, to tak wychodzi, bardzo przepraszam w góry, natomiast nigdy nie ma tak, że ja po prostu chałturzę, tak? Więc pamiętam te spotkania z ludźmi z Łodzi, pamiętam, no, wszyscy są wymienieni w posłowie. Teraz mamy za krótki program, ja bym musiała wszystkich odczytać, byłoby to niesprawiedliwe, ale są tam wymienieni, zmieniają nazwiska wszystkie osoby. Były też osoby, które po prostu ze mną jeździły najzwyczajniej w świecie, mi pokazywały to miasto. Nie wiem, no po prostu, a ponieważ się tak zakumplowaliśmy, na przykład nie wiem, no po prostu nie chcieli pieniędzy nawet za benzynę, co już dla mnie było skandaliczne, więc przynajmniej im alkohol kupowałam, ale nie, nie chodziliśmy na piwo albo po prostu zgrzewka czegoś, no po prostu, bo inaczej to, no tak ciepłych i niesamowitych ludzi, którzy po prostu, ja się zastanawiałam, czy często przyjeżdża do was ktoś i wy tak po prostu tracicie z nim czas, tak?
A to było coś zupełnie innego. Ci ludzie bardzo kochają swoje miasto. Znaczy, kochacie swoje miasto, tak? Jakby. I to się bardzo rzadko zdarza. Myślę, że to wynika też z takiej przestrzeni, że honoru Łodzi trzeba bronić, tak? Jakby kiedy ja tam przyjechałam, to była akcja z tą skandaliczną wypowiedzią Bogusława Lindy. Tak, tak, akurat wtedy, dokładnie. Tak, więc to był taki moment newralgiczny. Ja pamiętam, że kiedy ogłosiłam, że Lampiony będą się rozgrywały w Łodzi, one były już napisane i była już okładka. Ja przyjechałam do Łodzi, pamiętam, dostałam taki t-shirt, w którym teraz śpi moje dziecko, że złamę Nel, tak? Więc jakby moje dziecko śpi, z tyłu ma na plecach Linda Zero, tak? Więc jakby i to jest bardzo łódzkie, tak? Jakby to mnie zachwycało zupełnie. Myślę, że też jest mi to bliskie bardzo, ponieważ ja to znam z mojego miasteczka. Oczywiście Łódź jest x razy większa od mojego rodzinnego miasteczka, ale to jest trochę tak, że w dużych miastach w Polsce, gdzieś indziej, ja nie zauważyłam aż takiego bardzo bliskiego, powiedziałabym, wspólnego frontu, że ludzie absolutnie jakby natychmiast stają, rozrywają koszulę i dobra, to wychodzimy na zewnątrz, będziemy walczyć, skoro ty obrażasz moje miasto, tak? Albo to tak jakby się obrażał moją matkę, tak? Więc jakby i to mi się też strasznie podobało, bo ja też jestem taka sama. Ja po prostu jakby czułam się doskonale, dlatego chciałam kupować tam mieszkanie, bo się czułam po prostu jak taki buntownik na własnym miejscu, no będą mnie rozumieć, tak? A potem zrozumiałam, że to jest złudne, że byłabym obca. No i też oczywiście zaważyły takie życiowe sprawy, po prostu moja rodzina nie chciała się przenieść razem ze mną, no i tutaj ten pomysł upadł wtedy. No, no Łódź to miasto charakterne, sama pani użyła takiej wypowiedzi w jednym z wywiadów. Myślę, że to dość tak bardzo precyzyjnie oddaje jakby charakter właśnie mieszkańców, tego klimatu Łodzi, który pani również poczuła podczas researchu i później podczas pisania książki. Znaczy też podoba mi się bardzo takie specyficzne poczucie humoru na brzytwie, bo to jest też takie, trudno to oddać. Myślę, że bardzo wiele osób nie rozumie tego dowcipu. Ja tego doświadczam na co dzień. Znaczy mam podobny sposób stawiania, to jest takie dowcipkowanie z twarzą pokorzysty. Z jednej strony wyglądam groźnie, ale mam serce no, gołębie, tak? Więc jakby to są tego typu kontrasty, które mnie bardzo ujmują. Ja myślę, że to wynika absolutnie z historii. Wynika z tej przestrzeni, o której ja piszę w Lampionach de facto, tak? Jakby to jest jedyna część tetralogii o Saszy, która dzieje się tylko i wyłącznie współcześnie, a jednocześnie tam jest bardzo dużo historii w mieście. Jakby to jest bardzo ciekawe, dlatego że to zostało dostrzeżone przez ludzi, którzy analizują moje książki dopiero później, kiedy jakby cała tetralogia została wydana. Wcześniej tego nie zauważono, ale ja jestem przyzwyczajona do tego, dlatego że zwykle jestem tylko rozliczana, ile jest kryminału w kryminale. Jakby nikt się nie zastanawia i nie patrzy na to, dopóki się seria nie zakończy, co ja chciałam przez to pokazać więcej, tak? Jakby teraz doświadczam tego samego przy okazji trylogii przestępczej, którą teraz wyszła druga część, czyli jeszcze nie ma trzeciej, czyli jakby nie ma domknięcia, no ale udzielam wywiadów i już się pojawiały te pytania, że skoro w pierwszej części była taka miłość absolutnie honorowa, a w drugiej części właściwie ja piszę o tym, czym nie jest miłość, bo tak naprawdę piszę o tym, czym jest zło. Miłość czy niedobrym jest de facto o tym, jakby no to mnie pyta dziennikarka dzisiaj, jak to jest możliwe, że ja dwie części, jedna jest o miłości, a druga jest o braku miłości i chcę połączyć w jedno, no więc jakby i zastanawiam się czasem, czy to jest faktycznie, ten świat jest tak obrazkowy już w tej chwili, że czytelnik chce takich prostych odpowiedzi, bo zawsze wierzyłam i wierzę w mojego czytelnika, że on potrzebuje czegoś więcej i zawsze dostawałam po tyłku, tak samo tak jak Łódź dostawała, kiedy przychodziłam i pierwsze pytanie, jakie mi zadawano, to czy zamierzam zrobić z Łodzi miasto Meneli. Do tej pory piszą do mnie ludzie, którzy czytają to, że w ogóle się pojawiają takie elementy związane, nie wiem, z jednym z bohaterów kluczowych już właściwie w pierwszej scenie, który, no nie będę opowiadać, no bo Lampiony się tak zaczynają, ale
ma pewien problem, bym powiedziała, z życiem, ma problem z życiem, w związku z tym chce zapomnieć, tak, i więcej nic nie powiem. I dla niektórych osób taki rodzaj, bym powiedziała, ujawnienia bohatera już na starcie jest no, kalaniem dobrego imienia Łodzi, więc jakby no, dla mnie to jest po prostu kompletny absurd, dlatego że ja stykając się z ludźmi, którzy opowiadali mi o tym mieście, pokazywali mi, że tak, to jest pewien problem, ale on wynika z czegoś, natomiast to w ogóle nie jest o tym, ponieważ w gruncie rzeczy to cała ta historia związana też, myślę, z całym ogniem, z całymi pożarami, z tym wszystkim, co jest modus operandi tego piromana, tego głównego, bym powiedziała, niegodziwca w tej książce, jest ściśle powiązany z tym, ale nie jest tym. I ja się tak wiję, żeby nie ujawnić, o czym są Lampiony, bo być może ktoś będzie miał ochotę przeczytać albo obejrzeć serial, tak, jakby, bo może to jest łatwiej dla niektórych osób włączyć sobie player i obejrzeć przygody Saszy w Łodzi. I zresztą też bardzo mi się podoba, że wszystkie zdjęcia były kręcone tam, jest tylko niewiele zdjęć z Trójmiasta, natomiast fajne, że zaczęli od Łodzi. Uważam, że to jest akurat, myślę, zasługa łódzkich ludzi, że poszli na współpracę i pozwolili tak trochę podpalić tych miejsc, bo no bo to jest, nieźle tam się pali, hajcuje. No w końcu mamy ogień, musi być, prawda? A jak to jest zobaczyć na ekranie to, co miała pani w swojej głowie, w swojej wyobraźni? To myślę, że to jest takie bardzo ciekawe, tym bardziej, że czekała pani na to kilka lat, prawda? Ja jeszcze nie widziałam. Jeszcze nie? Ja czekam, aż się cały załaduje, ponieważ ja nie mogę, to mnie denerwuje, że zaraz muszę kończyć i więcej nic nie wiem, więc... Wiem tylko tyle, ile przesłano mi w czasie, kiedy były realizowane zdjęcia. Magda mi pokazywała bardzo dużo zdjęć, jak rozmawiałyśmy, jak byłam na planie. Producenci, byłam z nimi w kontakcie na bieżąco, włącznie z Dorotą Hamczyk, która nadzorowała pisanie scenariusza. To jest w ogóle też niesamowita rzecz, że ten scenariusz powstał w takiej formie, a nie innej. I więc ja absolutnie jakby... Czuję się spokojna. Nie wiem, oczekuję raczej, że pani mi powie, jeżeli pani widziała, co tam się dzieje, jak to pani odbiera. Ja swoją opinię wydam dopiero, jak się całość wyemituje, czyli nie wiem, ile jeszcze tam zostało, ale ludzie mi donoszą. Kiedy się skończy, to ja już wtedy będę sobie zrobię taki po prostu wieczór, obejrzę całość i wtedy będę mogła odpowiedzieć na to pytanie. To naprawdę jestem pod wrażeniem wytrwałości, prawda? Bo to jednak tyle czekania i tutaj mamy cierpliwość jeszcze, żeby poczekać, że będą wszystkie odcinki wyemitowane. Oj. Nie, ja w ogóle nie jestem cierpliwą osobą, po prostu mam robotę swoją, piszę następną książkę i nie mogę się teraz odrywać, a wycyrklowałam, że akurat skończę, więc to wszystko jest wyrachowane i przebiegłe. A jakie wrażenia z pobytu na planie? Bo wiem, że była pani obecna. No nie chciałam tam jechać, bo oczywiście jak tylko postanowiłam, poprzedniego dnia było super słońce, ja postanowiłam jechać do Łodzi, to niech pani zgadnie, co się działo. Oczywiście jedyne zerwanie chmury, straszliwa pogoda i cały dzień deszcz, a wiedziałam, że zdjęcia mają być na zewnątrz i TVN chciał też, żeby zarejestrować to, że ja przyjadę. Właściwie to chyba tylko po to ja miałam tam przyjechać, żeby oni zrobili te swoje zdjęcia. No i wcale tam nie chciałam jechać, ale pomyślałam, że to będzie jedyna okazja, bo czas pandemii i wiedziałam, że nie będzie ani bankietu, ani czerwonego dywanu, ani tej premiery całej, która zwykle jest i to myślę, że to jest bardzo przyjemne dla autora, kiedy się widzi faktycznie, że dzieło, które gdzieś tam było w mojej głowie, tylko w sercu, gdzie w ogóle, które nie istniało de facto, nagle przeistacza się w coś bardzo konkretnego. Co kosztuje ogromne pieniądze, żeby to wyprodukować. Wspaniali aktorzy grają rolę bohaterów, których wymyśliłam, tak? Jakby też jest taka weryfikacja tego, co wymyśliłam popularnie. Mówię teraz o samym plocie, o samej akcji, w jaki sposób można to przełożyć i czy to w ogóle da się oglądać, tak? Więc może też trochę się boję, czy to się w ogóle da oglądać. Ale wiedziałam, że nie będzie tego takiego, bym powiedziała, zgromadzenia oficjalnego i nie będzie takiego święta, które zwykle jest.
i pojechałam, żeby uścisnąć dłonie twórcom. Wiedziałam też, że już oni są na schyłku pracy zdjęciowej, czyli mieli, z tego co pamiętam, 80% zdjęć, zostało jakaś niewielka część, więc byli absolutnie pewni, że mogę przyjechać, że tam się nic nie stanie. I no i powiem szczerze, że no bardzo miło wspominam rozmowę z reżyserem. Ona mnie też bardzo uspokoiła. Reżyseruje Christopher Rus. On jest Skandynawem, więc jakby stąd ten klimat tego serialu taki jest, że no nie jest to plastikowe. Jak widziałam zdjęcia, to podobało mi się, że to jest takie trochę przebrudzone i bardzo takie. To jest niesamowite, że rzeczywistość, kiedy się poczeka, kiedy się naprawdę wyczeka, i ja nie uważam się za osobę cierpliwą, bynajmniej, w ogóle jestem super niecierpliwą osobą, w związku z tym jest mi trudniej, a z drugiej strony jest coś takiego, że los mi cały czas przyciera nosa, że mam czekać, jakby uczy mnie tego, w związku z tym te kilka lat takiego, bym powiedziała, takiej kwarantanny, zanim ta adaptacja powstała, bo przecież wielokrotnie sprzedawałam prawa, utwierdziła mnie w przekonaniu, że trzeba było po prostu poczekać na właściwych ludzi. Na właściwych ludzi, którzy poczują tą historię nie tylko na poziomie intrygi kryminalnej, ale też tej jądra opowieści, w ogóle zrozumieją Saszę. Poczują też poetykę, myślę w ogóle o takim sposobie opowiadania, bo nie ukrywajmy tego, moje książki są bardzo trudne do adaptacji. Trudność polega głównie na tym, że ja tworzę bardzo skomplikowane historie. Wymyślam takie historie, że potrzebuję kilkuset stron, żeby je zapisać. Jakby wszyscy moi adwersarze mają rację, tak? Jest bardzo wielu bohaterów, jest wątków niepoliczalna ilość, jest mnóstwo elementów, które ja wkładam do opowieści, które są tylko ozdobami i nie mają wpływu absolutnie na akcję główną, a jednocześnie to jest tak jak w domu. Może pani mieć bardzo minimalistycznie urządzony dom, a może mieć pani dom urządzony, że każda rzecz jest funkcjonalna. Jak pani do mnie przyjdzie, zapraszam po pandemii serdecznie. Każdy z elementów u mnie w mieszkaniu ma znaczenie dla mnie. Jakby nie znalazł się tu przypadkowo i moje książki są takie same. Więc jakby, a w filmie trzeba wybrać. Jakby konkretny aktor musi zagrać i powiedzieć konkretne dwie kwestie w jednej scenie, tak? Jakby konkretnie ubranie muszą mieć na sobie, konkretna muzyka, lokacje, wybrać te wątki, które będą kluczowe, resztę odrzucić, na co stawiamy. Więc jakby ci ludzie, którzy dokonywali tej selekcji, no uważam ich za wielkich śmiałków i naprawdę mistrzów. To nie jest łatwe. Myślę, że o wiele prościej jest napisać na nowo. I zresztą były takie próby. Wielokrotnie przetwarzano albo ściągano różne moje pomysły z książek i stąd też bałam się, bardzo przerażona byłam, że teraz już nigdy ta adaptacja nie powstanie, ponieważ w tym czasie o wiele łatwiej jest napisać zupełnie nową historię. A jednocześnie jest jakaś magia w tym, że w momencie, kiedy odpuściłam, kiedy po prostu pogodziłam się z tym faktem, że no okej, dobra, to już się zgodziłam, że piszę za bardzo skomplikowane książki i a propozycje były zupełnie niesamowite. Zgłaszał się do mnie, no BBC kupiło opcję, rozbiło się o to, że nie mogli znaleźć koproducenta z Polski, bo nie mogli się dogadać między sobą, bo ważne było bardzo, żeby scenarzysta był z Polski, jakby na tym etapie się rozbiło. Była propozycja z Hollywood, ale jakby ja nie mogłam oddać praw komuś, kto jest tak daleko i kto, byłam przekonana, że kupią to tylko po to, żeby mieć i ja zostanę nadal z niczym. Mnóstwo było propozycji z Polski. W końcu przyszło dwóch panów. Znałam ich, ponieważ zrobili taki zupełnie niesamowity film dokumentalny, który polecam państwu, o Art B, o Gąsiorowskim i Baksiku. Jakby to też mnie bardzo przekonało, że faceci zadali sobie trud, żeby zrobić dokument, który jest bardzo wyczerpujący, trudny w realizacji. Mało tego, jeden z bohaterów, z tego co pamiętam, ukrywał się, czy był gdzieś za granicą, czy był aresztowany, już teraz tego nie pamiętam. Oni musieli przejść całą procedurę, a bardzo chcieli mieć ich obu. Potem wyszedł i potem już grają razem, ale obejrzałam to i pomyślałam sobie, że mają jaja.
A to mi się zawsze podoba, że po prostu na najzwyczajniej w świecie mają stalowe jaja, tak? Jakby mogą to dźwignąć. I to, co było też urocze i nieczęsto się zdarza, przeczytali wszystkie moje książki. Jakby to może brzmi dziwnie, ale, ale panowie producenci przeczytali moje książki, zanim zgłosili się do mnie, po prostu je przeczytali, te grube cegły, i mieli na to pomysł, tak? Jakby. I to też bardzo cenię. I my w ogóle nawet nie podpisaliśmy umowy. Ja nie podpisałam umowy, tylko z nimi porozmawiałam, powiedziałam, dobra, jeżeli uda wam się zrobić z tego scenariusz, to nie będę na razie nikomu tego oddawała, róbcie, zobaczymy, co z tego będzie. No i to po prostu było zupełnie niesamowite, że oni to zrobili, chociaż ci wszyscy ogromni i to czasem tak jest, że taka chemia między ludźmi jest ważniejsza, aniżeli te wszystkie papierki, te formalności, te wszystkie elementy związane, bym powiedziała, z takim zaufaniem ogólnym, który powinien działać, a wcale nie działa. Ale to też na przykład myślę, że jest bardzo ludzkie, taka wiara w ludzi, w taki rodzaj zaufania, w taką umowę ustną, że jeżeli coś mówię, to moje słowo jest ważne, tak? Że to nie jest tak, że rzucam na wiatr, że prędzej, okej, okay, mogę mieć wady, mogę być rewolta, bunt i wszystkie możliwe niesubordynacje też przynależą do mnie, ale jednocześnie to, co ci mówię i to, co ci obiecałam, to na pewno wypełnię. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja myślę, że to jest właśnie ten nerw naszego miasta. Właśnie to, o czym pani mówi, a tak po cichu liczę, że cała tetralogia zostanie zekranizowana, że będą dalsze odcinki, bo historia Saszy jest na tyle złożona, że naprawdę warto przełożyć ją na język kina i przedstawić szerszemu gronu odbiorców, którzy może później sięgną po książki, odkryją wiele również innych płaszczyzn, prawda, które pani zawsze tam porusza w fabułach całej tetralogii. No, mam nadzieję, to znaczy to wszystko zależy od tego, jak serial będzie się oczywiście oglądał, czy państwu się spodoba, bo to jest tak, że panowie Mikołaj Witi i Dariusz Goczał mają prawa do wszystkich części, natomiast jak wiadomo, to jest rzeczywistość taka zupełnie nie literatura, czyli jakby pieniądz decyduje. Jeżeli będzie zainteresowanie widza, no to powstaną kolejne części. Ja też bardzo na to liczę. Magda na to liczy, Boczarska, która gra Saszę, scenarzyści na to liczą. No, wgryźli się w to na maksa, więc szkoda było zmarnować tę energię. Jestem absolutnie bardzo ciekawa, jak oni na przykład zrobią Okularnika albo tego Czerwonego Pająka. No po prostu to jest w ogóle niesamowite, co oni robią z tą opowieścią. Dla mnie to jest fascynujące zupełnie. Ja też powiedziałam filmowcom, że zostawiam wam wolność. Zostawiam wam absolutną wolność, ponieważ uważam, że adaptacja to jest po prostu zupełnie odrębne dzieło. Biorą wszystko, co ja tam włożyłam do tych książek, całe moje, wszystkie moje wnętrzności, flaki, moje serce, mój mózg, tam wszystko jest i możecie wybrać, co wam pasuje, natomiast potem oni budują z tego zupełnie oddzielną opowieść i mogą wybrać tylko z jednego organu, tak? Jakby po prostu to jest ich decyzja i bardzo ważna decyzja, natomiast paradoksalnie to oni jakby decydują, dlatego że ja się nie znam na mediach wizualnych, ja pracuję w zupełnie innej działce, jakby książka i wierzę w to, otwiera nam głowę, jakby po prostu buduje nam przestrzeń wyobraźni, otwiera te przestrzenie takie nawet tajemne, gdzie sami często przed sobą nie wchodzimy, tak? Jakby takie podświadome elementy, które są związane z odkrywaniem tajemnic i włącznie z tymi wszystkimi cieniami, zwłaszcza kryminały, jakby dotykają tych tematów. Natomiast film, i też myślę, że każdy tego doświadcza, kiedy jak już nie mam siły albo nie wiem, jestem chora, no to po prostu włącza się ten Netflix czy to HBO, tak jakby i po prostu jesteśmy biernym odbiorcą. Teraz wy tańczcie i zróbcie mi przedstawienie, a ja się zrelaksuję, tak jakby. Czytanie książki jednak wymaga wysiłku. I nawet jeżeli to jest taka opowieść, która mocno trzyma w napięciu i która po prostu nas absolutnie frapuje, fascynuje, wciąga, to nadal wykonujemy tą pracę. I to jest piękne w literaturze. I myślę, że jakby zadaniem autora jest właśnie pamiętanie nieustannie o tym, jaki jest jego obowiązek, jaka jest jego misja. No ja staram się pamiętać i
To, czy wychodzi, to już jest zupełnie inna rzecz, tak? Natomiast próbuję. Wspomniała Pani wcześniej, że kończy pisać książkę kolejną. Czy to trzecia część obecnej trylogii, czy coś zupełnie nowego? Coś innego, ale nie mogę powiedzieć co. No rozumiem. Tak, znaczy chętnie bym powiedziała, ale te pobiegi moje są tak wolne, że gdybym wiedziała, że nie wiem, książka wyjdzie za miesiąc albo za dwa, no to pewnie bym powiedziała, a przez to, że to tak wolno ślimaczo idzie, no to niestety mam zakaz i nie mogę powiedzieć. Ale to przyspieszenie tempa pracy w sumie zaczyna mi się podobać. Znaczy to jest w tym coś niesamowitego. Na początku zrzymałam się, bo pandemia sprawiła, właściwie dla mnie to był jedyny sposób na odreagowanie, to pisanie tej książki, którą pokazywałam, czyli miłość tej zielonej, miłość czy niedobrym, o tej, o. Dobrze, nie wiem, gdzie to się patrzy. I, tak, widać ładnie. I to było zupełnie niesamowite, że ja po prostu weszłam w tą historię bardzo mocno, bardzo gwałtownie, żeby nie słuchać tego, co się dzieje, żeby nie być przerażonym. Nie wiem, jak u Pani było, jak Pani to przeżywała, tę pierwszą falę zamknięcia, ale dla mnie to było po prostu doświadczenie niezwykle dotkliwe. W tej chwili jest łatwiej, tak? Jakby mimo iż więcej ludzi choruje i mimo iż więcej ludzi umiera, to jednak w jakimś stopniu jest łatwiej przez to, że już znamy ten mechanizm, że już po prostu nie jest takim szokiem. Ja pamiętam też nie tylko rzeczy związane z medycznymi względami, ale w ogóle takie ograniczanie wolności. To w ogóle było dla mnie straszne, kiedy plasterek po plasterku nam odbierają wolność, czyli cztery rodzaje służb, szpalerem szły czwórki, policja, żandarmeria, już teraz nie pamiętam, wcześniej wiedziałam, których oni byli różnych, ale dla mnie to było coś absurdalnego, że ja nie mogłam wejść z psem do parku, bo oni pilnowali, żeby nie wchodzić, tak? Jakby nie tylko, że czy ma pani maskę, ale po prostu absolutnie. Więc ja chodziłam dookoła parku, po prostu dookoła po chodniku, a jak pies mój wbiegał, no to natychmiast mnie wołali i byłam absolutnie przekonana, że któregoś razu dostanę mandat, aczkolwiek nie wiedziałam za co, za to, że mój pies wbiegł do parku, więc jakby to są absolutnie dla mnie jakieś takie historie, które powodowały we mnie absolutnie pobudzenie rebelianta, więc starałam się prawie w ogóle nie dyskutować z nimi i nie wchodzić, bo bałam się, że zaraz im powiem jedno słowo za dużo, jedno słowo do bójki będzie i po prostu wzięłam się za pracę. I pisałam i napieprzałam ostro, więc po prostu jakby właściwie nie spałam. Tą książkę grubasa tego 700-stronicowego napisałam właściwie w 4,5 miesiąca. Napisałam jeszcze dwie książki właściwie potem już jeszcze, więc to co teraz piszę, więc jakby całkowicie wszystko się zmieniło, myślę, że w ogóle świat się zmieni po tym wszystkim, to jest najważniejsze, że my uczestniczymy w transformacji, że to jest transformacja, że ta rzeczywistość się zmieni nieodwracalnie, że ja tylko się boję, że to już tak zostanie, że nie będziemy się normalnie kontaktować, tylko za każdym razem będziemy mieli takie live'y i ja będę cały czas siedzieć w piżamie i w ogóle... No i... To mnie absolutnie przeraża. Myślę, że bardzo wiele osób już teraz wie, że niekonieczne są spotkania face to face i są tańsze, tak? Jakby takie streamingi. A moim zdaniem to jest bardzo, bardzo niedobre dla nas jako ludzi, że to nas mocno ogranicza i podobno w ciągu 2 miesięcy takiego poczucia zagrożenia, my już jesteśmy właściwie prawie rok, zmienia się ludzka osobowość. Wystarczy 2 miesiące. Więc myślę, że bardzo wiele osób już w tej chwili podjęło różnego rodzaju decyzje i inaczej się zachowuje. I to jest po prostu absolutnie gwarantowane. Więc jakby taka zbiorowa świadomość myślę, że ma absolutny wpływ. Nie wiem, co będzie. Staram się jakby być nie tyle optymistką, co racjonalnie podchodzę do tego i staram się nie defetyzować. Natomiast chciałabym, żeby już było normalnie, myślę, że jak każdy. Jak widać, życie potrafi kreować najbardziej nieprawdopodobne scenariusze, które chyba nie da się wymyśleć w żadnej wyobraźni, nawet najbardziej najpoczyteczniejszego pisarza. Pani Kasiu, kończąc naszą rozmowę, chciałam się zapytać, czego możemy Pani życzyć w tych ciężkich czasach, w których obecnie żyjemy, w nadchodzące święta,
czego pani sobie życzyła? Ja myślę, że tego, czego wszyscy chcemy, tak? Jakby przede wszystkim zdrowia, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żebyśmy się na święta mogli spotkać z najbliższymi. Ja Państwu życzę miłości przede wszystkim, żebyście nigdy nie zapominali o tym, że dobro zawsze zwycięża, tak? Mimo iż różne rzeczy mogą się dziać, to cała siła, myślę, w tym jest, że jesteśmy ludźmi, dobrymi ludźmi. A sobie życzę przede wszystkim, żebym skończyła następną książkę. Więcej żadnych marzeń nie mam, wszystko inne mam. Jest wspaniale, więc jakby... I chciałabym, żeby to się wróciło do normy. Żeby można było znowu wychodzić, spotkać się ze znajomymi, zrobić imprezę, pójść na spacer, pojechać spokojnie gdzieś na urlop. Naprawdę takich zwykłych rzeczy mi brakuje i myślę, że tak jak wszystkim. No i żeby włączyli gospodarkę, bo się martwię bardzo, co będzie mnóstwo moich znajomych artystów, którzy działają na wolnym rynku, nie posiadając jakiegoś kontraktu czy etatu. Przeraża mnie to, że piszą, że poszukują pracy, tak? Jakby, a wyobrażam sobie, że ludzie, którzy funkcjonują z miesiąca na miesiąc, już w tej chwili mają poważny problem, więc hartu ducha wszystkim życzę. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do zobaczenia w lepszych czasach. I obyśmy się spotkali w Łodzi w tych właśnie lepszych czasach, prawda? O. Na jakimś spotkaniu face to face. Właśnie. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu, dziękujemy Pani Kasiu za tą niezwykle fascynującą rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.